Witamy w Pulsie Świętochłowic, serwisie z najważniejszymi wydarzeniami z życia miasta. O tym, jak Świętochłowice zmieniły się w miasto powstańcze i o obchodach Narodowego Święta Konstytucji. O gali, na której nagrodzono ambasadorów miasta i o tym, jak spędzamy długi weekend. O zmaganiach młodzieży z egzaminem dojrzałości, a także o pięknym jubileuszu chóru opowiemy w 10. odcinku naszego programu. Zapraszamy! Pamięć o tym wydarzeniu w sposób wyjątkowy pielęgnuje się na Śląsku, ale nie tylko. Jestem mieszkańcem Łodzi, przyjechałem tutaj, aby odwiedzić rejon, gdzie były trzy powstania śląskie, historyczne, ważne dla tego kraju i ogólnie dla społeczeństwa, tak uważam. W majowy weekend do Świętochłowic zjechało wielu gości. Termin nie był przypadkowy. Obchody 95. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego mają charakter regionalny. Zarówno i w Świętochłowicach, i w Katowicach, wspólnie z marszałkiem województwa śląskiego, ale także z prezydentami śląskich miast pokazywaliśmy wszystko to, co miało miejsce na początku XX wieku podczas trzech powstań zbrojnych. Specjalną mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła rozpoczęły się inne ważne obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 maja. Świętochłowiczanie dali wyraz swojemu przywiązaniu do wartości patriotycznych podczas uroczystego przemarszu ulicami miasta przed gmach Muzeum Powstań Śląskich, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości oraz koncert. Jestem pod silnym wrażeniem tego, co przygotowało Muzeum Powstań Śląskich, jak i Urząd Marszałkowski, przede wszystkim zebranie tych grup rekonstrukcyjnych oraz tak duże zainteresowanie ze względu i mieszkańców tutaj Świętochłowic, jak i ościennych miast, którzy też przyjechali, żeby zauczestniczyć w tym ważnym, patriotycznym wydarzeniu. Są to swoiści ambasadorzy miasta Świętochłowice, którzy w swojej działalności, czy to artystycznej, czy związanej z przedsiębiorczością, z biznesem, czy po prostu zwykłej działalności na rzecz miasta, czy też dotyczącej miasta, informują i przekonują pozostałe środowiska, czy też osoby o tym, że Świętochłowice to miasto rozwojowe. Mowa o osobach wyróżnionych nagrodą Zasłużony dla miasta Świętochłowice. Uroczysta gala, podczas której przyznano odznaczenia, odbyła się 3 maja w Centrum Kultury Śląskiej na Zgodzie. Wśród laureatów są osoby reprezentujące bardzo różne środowiska. Nie spodziewaliśmy się takiego wyróżnienia, cieszymy się niezmiernie za to, że zostaliśmy docenieni za nasz trud całej drużyny, która liczy około 200 członków. Dziennik Zachodni od ponad 70 lat zajmuje się Świętochłowicami. Pisze o tym, jak to miasto się zmienia, jak rozwija, jakie również ma problemy. Ale to, co się dzieje w mieście przez ostatnie lata, to myślę powód do dumy dla wszystkich mieszkańców. To, jak zmieniła się Skałka, to jak pięknie wygląda Muzeum Powstań Śląskich. Dużo wyzwań jeszcze przed miastem, ale to, co zostało zrobione, to budzi podziw i tym bardziej nam miło, że Dziennik Zachodni znalazł się wśród laureatów tej nagrody. Podczas imprezy nie mogło zabraknąć akcentów muzycznych. Każdego roku i podczas każdej edycji gali zaproszona jest gwiazda muzyczna. W tym roku gwiazdą główną pani Anna Wyszkoni wraz z zespołem Big Silesian Band, Świętochłowicką Orkiestrą. Długi weekend to także świetna okazja do wypoczynku. Zapytaliśmy Świętochłowiczan o to, jak spędzają ten czas. Weekend majowy można spędzać czas w różnych planszówkach, jeździć na rowerach i różne inne rzeczy. Wraz z rodziną, znajomymi, przyjaciółmi stawialiśmy wyciąg do wakeboardu, budowaliśmy nowe elementy wakeparku. Mój weekend majowy był dosyć pracowity, ale bardzo lubię to, co robię. Postawiliśmy sobie nasz ukochany wyciąg, pływamy, jesteśmy tu wszyscy razem, jest ładnie, ciepło, miła atmosfera. Przyszliśmy także po to, żeby poprzez zabawę i różnego rodzaju atrakcje pokazać historię naszego miasta, historię naszego regionu, bo jest to dla nas ważne. No a przy okazji chcemy się dobrze bawić i taka forma spędzania wolnego czasu w weekend majowy jest dla nas najciekawsza. Chociaż egzaminów jest wiele, ten uznawany jest za wyjątkowy. Młodzież świętochłowickich szkół zaczęła właśnie zmagania z egzaminem dojrzałości. Jesteśmy wszyscy bardzo zdenerwowani. Mam nadzieję, że uda nam się, bo dzisiaj jest ciężki dzień. Dzisiaj matematyka, wczoraj było łatwiej. Jutro angielski, także jutro też na pewno będzie łatwiej. Nie mam stresu, bo stres to jest jednak najgorsza rzecz, jaka może być.
postaram się napisać jak najlepiej. Uczyłam się trochę przyznam się do tego bez bicia, ale myślę, że będzie dobrze. Mam nadzieję, że będzie tak łatwo jak na polskim. Ogólnie na wypracowaniu był bardzo fajny temat, ale reszta zadań była bardzo podchwytliwych. Trzymamy kciuki za naszych maturzystów. Jest jednym z najstarszych chórów i oczywiście do zeszłego roku to chór naprawdę dawał w roku nawet i ponad 15 koncertów w kościołach, w zakładach pracy, szkołach czy przedszkolu. Mowa o chórze męskim Śląsk, który 5 kwietnia obchodził 95. rocznicę powstania. W jego długiej historii były lepsze i gorsze momenty. Chór jest mały składem, ale wielki duchem, dlatego staramy się go odbudowywać. Spotykamy się 2 razy w tygodniu, po 2 godziny. Jest to ciężka praca. Chórzyści z optymizmem patrzą jednak w przyszłość. Liczymy na to, że coraz więcej osób będzie się zapisywało i będzie tutaj przychodziło. Mamy już młody narybek, mamy młodych chłopców ze szkoły podstawowej nr 19. Mamy też gimnazjalistów i mamy nadzieję, że w przeciągu najbliższego roku uda nam się powiększyć do 20 osób. I tego właśnie życzymy szacownemu jubilatowi. Warto pamiętać o następujących wydarzeniach. 7 maja osiedle Ustronie majówka z biblioteką. Od 11 do 19, a w programie m.in. dyskoteka dla dzieci, pokazy straży pożarnej, turniej gier planszowych, zumba, grill i występ zespołu Tolerancja. 10 maja finał konkursu Roztańczona Metropolia. Centrum Kultury Śląskiej na Zgodzie o godzinie 18. 12 maja wakacyjnie w pracy, czyli letni dress code, spotkanie z Gosią Hatalską, stylistką, pomysłodawczynią Fashion Money. Wieża KWK Polska, godzina 18. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Następny Puls Świętochłowic już za tydzień. Zachęcamy do oglądania nas i subskrybowania naszego kanału.